Bardzo proszę o zajmowanie miejsc panie i panu radni. Bardzo proszę o udział w sprawdzeniu obecności. Jeżeli nie ma protokołu, zostanie podpisany.
Przypominam o wniosku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają je zgłosić na dzisiejszej sesji oraz o wniosku doręczenia przewodniczącemu kresu interpelacji. Sprawy międzysesyjne. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że do przewodniczącego Rady wpłynęły pisma w sprawie wycofania ze spraw sesyjnych projektu uchwały z druku 1408 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta 22.10 w sprawie źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczeniu oraz sposobu sporządzania danych finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych. Opisy Marszałka Województwa Małopolskiego dotyczące rezolucji 12 czerwca 2013 w sprawie budowy zbiorników retencyjnych zapewniających bezpieczeństwo poddziału mieszkańcom Bieżanowej i osiedla Złocie. Biuro Planowania Przestrzennego informuje, iż wyrokiem z dnia 12 kwietnia 2013 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie po rozpoznaniu skargi na uchwałę Rady Miasta z 3 listopada 2010 w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Chiniec Wschód stwierdził nieważność załącznika nr 1 zaskarżonej uchwały po rysunku planu w zakresie obejmującym działki 269, 254 i 5. Wyrok jest prawomocny od 7 czerwca 2013. Pismo od prezydenta Torunia, Gniezna z Ministerstwa Obrony Narodowej, przewodniczącego Rady Miasta Lublin oraz prezydenta miasta Poznania dotyczące rezolucji 10 lipca 2013 w sprawie skierowania wniosku ujęcie na rok 2015 przez Pocztę Polską emisji znaków pocztowych okręty miasta. Podziękowania od prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Krakowie za uhonorowanie Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie srebrnym medalem Krakowia Medy. W sprawie skarg krótka informacja. Od ostatniej, to jest 70, informacja na ostatniej sesji 79 z 10 lipca wpłynęło 5 skarg. Skargi będą przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która zadecyduje sposób dalszego procedowania. Kolejna sprawa. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2, artykuł, które dzisiaj będą rozpatrywane w jednego czytania, wyznacza się termin zgłaszania autopoprawek do rozpoczęcia czytania, a termin zgłaszania poprawek do czasu zakończenia dyskusji. Na dzisiejszej sesji dotyczy to następujących jednego czytanego projektu uchwały. To jest 1420, 1392, 1398, 1404, 1409, 1422, 1402, 1403, 1406, 1407, 1412, 1395, 1396 i 1423. Informuję Państwa Radę na podstawie odpowiedniego paragrafu statutu. Pisemny wniosek z 1.10 ustawowego składu Rady, te 5 Rady Prezydenta, zawierający uzasadnienie, złożone najpóźniej do końca dyskusji, Rada może zdecydować o rozpatrzeniu przyjmowanych projektów po wpływie 2 czytań. Szanowni Państwo, porządek obrad dzisiejszej sesji został ustalony przez Przewodniczącego Miasta Krakowa. Informuję Państwa, że w trybie artykułu 20 ust. 9 ust. 5 ustawy o samorządzie gminy do porządku obrad zostały zgłoszone projekty uchwał prezydenta według druku 1418, to są zmiany w budżecie miasta Krakowa, 1419, zmiany w budżecie, 1420, zmiany w budżecie, 1421, zmiana uchwały dotyczącej wielkiej prognozy finansowej, 1422, udzielenie dotacji celowej Miejskiej Instytucji Kultury Teatrowi Ludowemu oraz zwiększenie dotacji celowej Miejskiej Instytucji Kultury Ośrodkowi Kultury im. Rolfina na realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Oraz 1423, wyrażenie woli przystąpienia przez gminę do realizacji projektu partnerskiego pod nazwą Barasów Praca Przyszłość przygotowanego przez Centrum Profilaktyki Edukacji Społecznej Barasów. Czy prezydent, komisja lub grupa radnych chciałaby zgłosić opcję zmian w porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut miasta Krakowa? Bardzo proszę najpierw w imieniu prezydenta. Tak, spółdzielni, acz obecnie pan Abramek i pani Pacena. Bardzo proszę panu sekretarz. Szanowni Państwo, składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie pozbawienia ulicy Brama Tycha kategorii drogi gminnej, to jest druk 1392. To jest uzasadnione tym, że już po przedłożeniu tej uchwały ujawniły się dodatkowe okoliczności wymagające wyjaśnienia i podjęcie tej uchwały dzisiaj nie jest jeszcze uzasadnione. Dziękuję. To jest wniosek prezydenta. Wniosek komisji nie widzę. Wniosek grupy radnych, bardzo proszę. Pan radny Pajek. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, chciałem zgłosić prośbę o wprowadzenie ustawy nagłej.
uchwałę zmieniającą uchwałę nr 46 z 13 czerwca 2008 w sprawie zastosowania lokalnej szkoły stanowiącej zakresu gminy miejskiej Kraków oraz określenia warunków udzielenia pomocy karty w wysokości stawek procentowych oraz w drugim prośbie chciałbym wnieść o wprowadzenie do drugiego czytania też jako sprawy nagłej wyżej wymienionej uchwały. Znaczy ta druga sprawa dopiero może być po odbyciu pierwszego czytania, prawda? Ale rozumiem, że najpierw zobaczymy. Druk numer 1300. Druk numer 1429, panie przewodniczący i odpowiednia jego. Jasne, bardzo proszę. Proszę pamiętać o wprowadzeniu do drugiego czytania po odbyciu pierwszego czytania. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie porządku obrad? Nie widzę, mamy w związku z tym dwa wnioski. Pierwszy wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały druku 1392 w sprawie pozbawienia ulicy Gramatyki kategorii drogi gminnej i drugi wniosek grupy rady o wprowadzenie do porządku obrad uchwały porównującej uchwałę dotyczącą sprzedaży mieszkań. W sprawie pierwszej, czy ktoś z państwa radnych w kwestii formalnej? Było za, głos przeciw. Nie widzę, głosujemy. Kto z państwa radnych jest za przyjęcie wniosku o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego pozbawienia ulicy Gramatyki kategorii drogi gminnej i druk 1392? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę, zamykamy, proszę wynik. 38 za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Rada zdjęła ten punkt z porządku obrad. Druga sprawa, wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały według druku 1429 w sprawie zmiany uchwały w zasadach sprzedaży mieszkań. W tej sprawie głos formalny za lub przeciw. Nie widzę, głosujemy. Kto z państwa radnych za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze bierze udział w głosowaniu? Zamykamy, proszę wyjść. 36 za, brak przeciwnych, jedna osoba wstrzymała się. Rada wprowadziła ten punkt do porządku obrad.